Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Zgromadziły się wokół Niego tak wielkie tłumy, że musiały wsiąść do łodzi, podczas gdy cały lud pozostał na brzegu i wiele im mówił w przypowieściach. Powiedział: oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, niektóre ziarna padły koło drogi, przyleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skamienisty, gdzie było mało ziemi i szybko wzeszły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy pokazało się słońce, przypaliło je i uschły, bo nie zapuściły korzeni. Inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i przygłuszyły je. Jeszcze inne padły na glebę urodzajną i wydały plon. Jedne stokrotny, inne sześćdziesięciokrotny, a jeszcze inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niech słucha. Posłuchajcie zatem objaśnienia przypowieści o siewcy. Do tego, który słucha nauki o królestwie, a nie rozumie, przychodzi zły i wyrywa to, co zostało zasiane w jego sercu. Taki człowiek przypomina ziarno zasiane koło drogi. A do ziarna zasianego na gruncie kamienistym podobny jest ten, kto słucha słowa i przyjmuje je natychmiast z radością, ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Dlatego, gdy przychodzą trudności lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Do ziarna zasianego między cierniami podobny jest ten, kto słucha słowa, ale codzienne troski i powaby bogactwa zagłuszają w nim słowo i nie wydaje ono owocu. Wreszcie do ziarna zasianego na glebę urodzajnej podobny jest ten, kto słucha nauki i ją rozumie. Dlatego przynosi plon. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a trzeci trzydziestokrotny. Dostajemy dzisiaj w liturgii piękne słowo na temat mocy Słowa Bożego. Przypowieść o siewcy, który wyszedł siać. Przyznam, że nie wiem z jakich powodów autor, który układał lekcjonarz, uciął tę przypowieść na 9 rozdziale. Ja dzisiaj rozszerzyłem sobie tę Ewangelię o objaśnienie tej przypowieści. Jeżeli mamy ją objaśniać, to dosłownie kilka wersetów dalej jest objaśnienie, które daje Pan Jezus. Lepszego objaśnienia nam nie trzeba. Co znaczy ziarno, które pada koło drogi? Co znaczy to, że ziarno pada na ziemię skalistą? I co znaczy to, że pada między ciernie? I co znaczy to, że pada na glebę urodzajną? Kilka rzeczy związanych z tym słowem dla mnie dzisiaj bardzo mocnych. Pierwsza rzecz jest taka. Nie wiem, czyście zauważyli, że siewca wyszedł siać. I to jest, myślę, ta pierwsza rzecz bardzo piękna, niezwykła, że siewca sieje. Że to jest niesamowite, że idzie i sieje na drogę, że idzie sieje między ciernie. Więc rodzi się we mnie pierwsze pytanie podstawowe, który siewca, który dobry siewca, który się zna na uprawie ziarna, wychodzi i sieje tam, gdzie ziarno nie ma prawa wzrostu. Wychodzi i sieje tam, gdzie wie, jaki będzie los tego ziarna, że będzie zagłuszone, że nie będzie miało stałych korzeni. Takim siewcą jest Bóg. Bóg idzie i sieje hojnie i obficie wszędzie. Zobaczcie, nie jest tak, że Bóg sieje mniej tam, gdzie wie, że to ziarno może nie wzrośnie. On też tam sieje. To jest, myślę, objaśnienie, na czym polega Boże miłosierdzie. Bóg daje tyle, ile trzeba. Bóg daje swoją miłość także tam, gdzie wie, że ona będzie podeptana. To jest, nie wiem, dla mnie osobiście to jest piękne słowo, które pokazuje to, jakie jest serce Boga po raz kolejny. Że Bóg jest rzeczywiście Ojcem, który każdemu z dzieci, które czegoś potrzebuje, daje tyle, ile potrzeba. Nie patrzy, czy zasługuje, czy zmarnuje. On po prostu daje, jest Bogiem hojnym. Druga rzecz w tym słowie, która mnie uderza, to jest taka, nie wiem, czyście to też zauważyli, że Pan Jezus we wszystkich przypowieściach o siewcy, czy to Mateusza, czy Łukasza, czy u Marka, nie pokazuje, kto jest tym siewcą.
przynajmniej tutaj u Mateusza dzisiaj czytamy, to wyraźnie widać, Pan Jezus nie pokazuje, kto jest siewcą. A więc to nie jest przypowieść tyle o siewcy, co o słowie, które pada na glebę i też o glebie, bo ta gleba może być różna. I myślę, że to jest też dla nas bardzo piękna lekcja, ponieważ Pan Jezus pokazuje, że słowo ma moc samo w sobie. To znaczy, nie jest ważne ten, kto sieje słowo. Nie jest ważne ten, kto przemawia. Nie wiem, historia Kościoła zna różne przypadki. Jak chociażby, nie wiem, święty Antoni Padewski, który był, a może do dzisiaj jest uważany za jednego z największych kaznodziei Europy. Największy kaznodzieja, jaki był w historii Kościoła, nie? Dzisiaj się tak o nim mówi. Ale w swoich czasach ten święty Antoni był taki moment, że był niesłuchany przez ludzi, więc jest taki obraz, kiedy Antoni przemawia do ryb, bo jest odrzucony przez ludzi, do których przemawiał. Nieważne jest to, kto sieje, ważne jest to, co się sieje i na jaką glebę to słowo pada. I teraz ważne jest to, zobaczcie, że u Mateusza jest ta piękna informacja, że tym ziarnem jest Słowo Królestwa. Nie wiem, czyście znowu zwrócili na to uwagę. Mateusz nam bardzo precyzyjnie objaśnia, co to znaczy, czym jest to ziarno. To jest Słowo Królestwa. A więc zobaczcie, to Słowo jest nie po to, byśmy tylko słuchali. Nie po to, byśmy tylko czegoś nauczyli się o Panu Bogu. Nie po to, byśmy mieli szerszy światopogląd, jakieś szersze horyzonty, ale Słowo jest dane nam po to, żeby zaprowadziło w nas królowanie Boga. Byśmy zechcieli poddać się Jego królowaniu. Byśmy uznali, że Jezus jest naszym Panem i Zbawicielem. To nie jest jakieś tam Słowo. To nie jest Słowo, które czytamy jak każdą jedną książkę. To jest Słowo, które ma taką moc, że może nas wewnętrznie porządkować. Że może w nas wewnętrznie układać tak, że uznajemy to, że Pan Jezus jest Panem i Zbawicielem, że Bóg jest tym, który króluje. Naprawdę Słowo Boże nie jest po to, byśmy czytając czuli się dobrze, bo czasami jest tak, że Słowo Boże sprawia, że wprowadza nas w jeszcze większy kryzys. Słowo Boga jest bardzo krytyczne w wielu momentach naszego życia. Jak bardzo często nam nie odpowiada Słowo Boże. Jak trudno nam jest się często podporządkować Słowu Bożemu, ale to samo Słowo ma niezwykłą moc do tego, żeby nas wewnątrz układać, porządkować, byśmy opowiedzieli się po stronie Pana Boga. To jest naprawdę piękne Słowo. Ta przypowieść pokazuje, że jeszcze myślę jedną taką rzecz. Że to Słowo Królestwa nieraz pada na ziemię, na różną, na rozmaitą ziemię. I problem jest także w nas, bo my z trudem poddajemy się temu Słowu. Bo my z trudem poddajemy się temu Słowu. Słowo, które pada przecież wielokrotnie w nas nie owocuje. Słowo wielokrotnie w nas nie przynosi owocu. A losy tego słowa są różne. Najpierw, zobaczcie, jest ziarno, które pada na drogę. Nadleciały ptaki i je wydziobały. To jest taki moment, kiedy my słuchamy Słowa Bożego i kiedy przychodzi diabeł i nam to słowo wyrywa. Kiedy taka sytuacja ma miejsce? Dlaczego nam diabeł wyrywa Słowo Boże? Tak jest wtedy, kiedy mówi nam święty Mateusz, wtedy, kiedy nie rozumiemy tego słowa, kiedy nic nie rozumiemy z tego słowa. Oczywiście tu nie chodzi, wiecie, o to, że my nie jesteśmy w stanie jakoś intelektualnie pojąć, że nie potrafimy zrozumieć głębi tego słowa, że ono jakoś nam się wewnątrz nie układa, tylko co znaczy rozumieć Słowo Królestwa? To znaczy, że ja je czytam, to słowo, i widzę, że ono nijak ma się do mojego życia. I widzę, że to słowo mi się jakoś absolutnie nie układa, że czuję, że to słowo i moje życie to jakieś kompletne nieporozumienie. Że mi się wcale nie chce tak właściwie poddawać królowaniu Pana Boga.
że tak właściwie to ja wolę i swoją drogą, bo ja wiem wszystko najlepiej, nie? Nie. Czy Słowo Boże jest dla was dzisiaj dobrą nowiną? Czy to, do czego wzywa nas Słowo Boże, tak? Do tego, żebyśmy kochali maluczki, żebyśmy stawali się maluczkimi, byśmy kochali naszych nieprzyjaciół. Czy to w was jakkolwiek budzi dobre uczucia? Czy macie ochotę poddać się takiemu Słowu? Jest pytanie bardzo fundamentalne, czy was to cieszy, czy was to martwi? Bo może być tak, że nas to martwi. I wtedy przychodzi diabeł i nam to Słowo wyrywa. To jest właśnie ten moment, kiedy napotykamy na niezrozumienie. Wydaje nam się, że my inaczej rozumujemy świat. Nam to Słowo jakoś nie pasuje, nam się to nie układa. Nie chcemy przychodzić do tego Słowa, nie chcemy Jego przyjmować. Nie? Widzimy, że królowanie Boga w naszym życiu niekoniecznie jest po naszej myśli, a więc wybieramy królowanie samych siebie. Wtedy przychodzi diabeł, możesz czytać Słowo Boże, nie? Ale on natychmiast to Słowo ci wyrywa. On natychmiast nie pozwala, żeby cokolwiek to Słowo w twoim życiu zadziałało. Kolejny moment to jest to, kiedy ziarno, zobaczcie, pada na miejsce skaliste. To jest człowiek, który słucha, przyjmuje z radością, ale zobaczcie, to Słowo w nim nie zapuszcza korzenia, ponieważ ten człowiek jest niestały. Myślę, że dzisiaj w sposób szczególny żyjemy w takich czasach, kiedy niestałość jest jakąś taką naszą dominantą. Jesteśmy naprawdę ludźmi niestałymi. Wystarczy popatrzeć na ilość rozwodów, nie? Ilu się w życiu nie udało. Kiedyś ksiądz Maliński powiedział na ślubie, chyba on, jedno z najkrótszych kazań, nie? Wielu się nie udało, może wam się uda. Profeta, prorok naszych czasów, nie? Jest pewna taka w nas rzecz, niestałość, nie? My nie lubimy długodystansowych decyzji. To jest chociażby odpowiedź na pytanie, dlaczego dzisiaj jest tak mało odpowiedzi na powołania, bo powołań nigdy nie jest mało. Bóg zawsze powołuje. Problem jest z tym, że Słowo Boga nie trafia na grunt. Człowiek boi się pewnej predyspozycji do stałości. Człowiek boi się pewnej stałości. Jesteśmy niezwykle dzisiaj rozchwiani. Dzisiaj jesteśmy tu, jutro jesteśmy tam. Nie? To też jest w naszych emocjach. Jesteśmy bardzo rozchwiani też emocjonalnie. Wtedy takie słowo pada, Słowo Boga właśnie na taką ziemię, ale kiedy przychodzi jakiś kryzys, nie? Jeśli naprawdę nie ma w nas wyćwiczonej stałości, nie ma w nas cnoty jakiejś wyrobionej w nas, nie? To Słowo nie zapuści w nas korzenia. Ostatecznie nie może wydać w naszym życiu jakiegoś owocu. To Słowo z nami nic nie może zrobić. Dlatego jest niesamowite ważne to, żebyśmy też pracowali wewnętrznie. Naprawdę jest niesamowicie ważne to, co robimy, nie? Że słuchajcie, dzisiaj to, co pomaga nam porządkować nasze wnętrze, to jest cisza. Macie przestrzeń ciszy w waszym życiu? Potraficie wszystko wyłączyć? Pustynia, asceza, post, nie? To są naprawdę ważne rzeczy do tego, byśmy panowali nad sobą. I to są naprawdę bardzo ważne rzeczy co do tego, byśmy wyrabiali w sobie cnotę stałości, która jest niezbędna do tego, żeby słuchać Słowo, żeby potem wydawać owoce. I ostatnie ziarno pada między ciernie. Mateusz mówi, że są to troski doczesne i ułuda bogactwa. Wiecie, że pieniądze i to, co posiadamy, nie jest przeciwnikiem Słowa Bożego. Pieniądze same w sobie mają służyć ludziom, nie? Nasze dobra materialne mają nam służyć, one nie są przeciwnikiem. Mateusz mówi, to troska o to, co doczesne. Nie? Czyli ta przeszkoda jest w nas, w naszym usposobieniu, w naszym stosunku do tego, co jest materialne. My czasami myślimy, że od tego, ile posiadamy, zależy nasze życie. Nie? Że już jak mam pewne zabezpieczenie, to będzie dobrze. Nie? Że nasze życie leży w ręku Pana Boga. Problem nie jest w bogactwie, problem jest w człowieku. Naprawdę nie jest kłopotem to, że istnieje grosz. Problem jest w naszym sercu, które
Właśnie ma w sercu, mamy w sobie to tak, taką ułudę bogactwa, nie? Ksiądz chyba wujek przetłumaczył to kiedyś, arcybiskup Ryś o tym chyba też mówił, że oszukaństwo bogactwa, nie? Na czym polega to oszukaństwo? No właśnie na tym, że nam się wydaje, że nasze życie leży w ręku, w naszym ręku, jeśli mamy odpowiednie zabezpieczenie. Tymczasem paradoksalnie chyba jest tak, o tym mówił z kolei Kiko Arguello, że on jest mistrzem od tego typu wypowiedzi, notabene bardzo prawdziwych, że w krajach najbardziej rozwiniętych, gdzie ludzie mają najwięcej pieniędzy, gdzie najbardziej posiadają, do dziś dnia jest najwięcej samobójstw. Nie. Bogactwo nie daje szczęścia. Nie. Szczęście daje poddanie się królowaniu Boga. Dlatego szczęśliwcem był na przykład biedaczyna z Asyżu. Dlatego szczęśliwymi są ci, którzy są świętymi. Błogosławieni jesteście, znaczy szczęśliwi, którzy jesteście ubodzy, mali. Nie? Jak bardzo słowa Jezusa w ogóle nie idą w parze z myślą tego świata. No ale Pan Bóg sieje, jest Bogiem dobrym, jest Bogiem miłosiernym. Nie? Nawet jeśli dzisiaj nie ma w nas predyspozycji, albo widzimy, że coś nam przysłania to Słowo Boga, to się nie martwmy, bo Pan Bóg jest siewcą, który wychodzi siać. Jeśli widzi dzisiaj twoje serce, które jest skaliste, które jest pełne cierni, On tam sieje. I czeka tylko na to, że otworzymy swoje serce i pozwolimy na to, żeby to Słowo wzrastało. Na wzrastanie Słowa w naszym życiu. Niech Wam błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.